Witajcie kochani w kolejnym etapie naszego turnieju, piątkowego turnieju mojego urodzinowego, czyli godzinnego grania z moimi widzami. Dziękuję Wam oczywiście za wszystkie zgłoszenia, to już jest kolejny odcinek, nasz godzinny maraton trwa. Wiem, że u Was jest inna godzina, bo moje nagranie było troszeczkę wcześniej. Jest 17:25, także zostało nam jeszcze 35 minut wspólnego grania. Rozglądam się tutaj za nikami moich ukochanych użytkowników. Mam nadzieję, że tutaj jesteście, bo kilka razy nas rozłączyło. Mieliśmy małe problemy techniczne, jeśli chodzi o pokój wspólny do grania, ponieważ wyrzuciło mnie połączenie internetowe i przestałam być gospodarzem, a jeden z użytkowników, chyba Natka Gotuje, nie zaakceptowała po prostu gry w odpowiednim momencie, no i wszystkich nas wywaliło. Ale później się udało zagrać jeszcze raz, więc jakby... Ale mi idzie, słuchajcie. Więc jakby cieszę się, że mimo wszystko kilka osób szybciutko zareagowało, przeczytało komentarze na społeczności i dołączyło do wspólnego grania. Mam nadzieję, że teraz też jesteście, bo bardzo, bardzo się cieszę, że udało się to w końcu zorganizować, ale słuchajcie, nie mogę się skupić i widzicie, że mi totalnie nie idzie. Cały czas spadam. Co się ze mną dzieje? To chyba przez te emocje, przez to wspólne granie, ale tak jak Wam już wcześniej zapowiadałam, że nawet jeśli to nie ja wygram, to ja się będę bardzo cieszyła, jeśli ktoś z mojej drużyny po prostu osiągnie sukces. No i ja odpadłam, ale mimo to mam nadzieję, że ktoś z Was gra, bo gdzieś tutaj staram się Wasze loginy wyczaić i chyba KellyW88 się zgłaszała, więc serdecznie Cię pozdrawiam. I bardzo się cieszę, że jesteś. Mam nadzieję, że jest ktoś jeszcze, bo im więcej osób, tym większa szansa, że ktoś z mojej grupy wygra. Także mam nadzieję, że ktoś z Was tutaj jest. Dobra. Oglądam właśnie KellyW88. Tak mi się coś kojarzy, że ten nick się zgłaszał na społeczności w komentarzach. Także pozwolę sobie zostać z Tobą i będę Cię kibicować do samego końca i zobaczymy, czy uda Ci się przejść. Czy uda Ci się przejść jako jedna bądź jeden z 8 użytkowników, którzy teraz walczą o dojście do mety. O nie! O nie! Spada! Szybko, szybko postaraj się to nadrobić, bo ten drugi etap już jest troszkę trudniejszy. Mimo wszystko z 16 osób przychodzi tylko 8. Widzę, że już są dwie osoby na mecie, więc może być ciężko, ale trzymam oczywiście mocno kciuki. Już są 3 osoby, widzę, że Kelly się mocno denerwuje, bo ten moment jest mega trudny. Tutaj się strasznie ślizga. Dobra, jest szansa, słuchaj. Teraz jakbyś mógł bądź mogła sunąć po lodzie, byłoby trochę szybciej. No, bo coś się tutaj zaczynają wyprzedzać. O nie, jeszcze Cię spowolniło. Szybko, szybko leć. Trzymam mocno kciuki. 7 osoba, 8 na mecie. O nie! Kelly odpadła chyba. Wydaje mi się, że ktoś się wstrzelił dosłownie w ostatniej chwili. Tak, nie ma Kelly, więc bardzo mi przykro, ale dosłownie tam sekunda zabrakła do tego, aby się udało. No niestety, ale trzymam mocno kciuki za całą resztę. Jeśli ktokolwiek od nas tutaj jest, to oczywiście mam nadzieję, że tym razem się uda. Dobra, zobaczymy, jak sobie tutaj radzą inni użytkownicy. StumbleGuy 8830, Tofik265, Pegasole, Pape Going, Boris. Nie kojarzę wszystkich loginów, bo było sporo tych zgłoszeń, ale mam nadzieję, że jest tutaj ktoś od nas. Jeśli tak, to oczywiście bardzo mocno trzymam. Akurat ta osoba, którą obserwuję, widzę, że dosyć dobrze sobie radzi. O nie, sorry, chyba zapeszyłam. O, zaraz zobaczymy, kto wygrał. Tofik265, to chyba nikt od nas, ale mimo wszystko oczywiście gratuluję, bo gra była naprawdę zacięta. Ja idę zobaczyć, czy uda mi się dołączyć teraz do tego starego numeru grupy. Dobra, gramy dalej, moja grupo kochana, nie poddajemy się. Przed nami jeszcze pół godziny grania, także jest szansa, że ktokolwiek z nas dojdzie do finału. Także trzymam mocno kciuki za Was i za siebie. Razem gramy do godziny 18. Ja wiem, że teraz
oglądacie transmisję, jest zupełnie inna godzina i zastanawiacie się, co ja gadam, ale to nagranie było nagrane w piątek o godzinie 17. Mieliśmy godzinną wspólną transmisję, wspólny turniej, razem graliśmy, także bardzo się cieszę, że udało się w końcu zorganizować wspólne granie. Oczywiście niestety nie obyło się bez problemów technicznych, ale to tak czasami bywa, jak jakieś gry są zależne od internetu. Niemniej jednak spróbuję to troszeczkę dopracować na przyszłość, tak żeby nie było sytuacji, że ktoś się nie dostanie do wspólnego grania. Także mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś takie dobre techniczne rozwiązanie, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Czy mi się uda tutaj przejść do kolejnego etapu? Ale się załapałam ledwo, ledwo, słuchajcie, bo już jest 15 osób na mecie, no i już jest 16. Zaraz zobaczymy, kto tutaj przychodzi razem ze mną. Mam nadzieję, że jest ktoś z mojej drużyny. Tak obserwuję po loginach. Oj, nie zdążyłam, słuchajcie, bo tak szybko te loginy przeleciały, ale mam ogromną nadzieję, że jest ktoś tam z mojej drużyny, z mojej ekipy. No i teraz mamy, o wow, super slide, ścigaj się do mety. No tutaj będzie grubo, słuchajcie, bo super slide wcale taki prosty nie jest, ale mam nadzieję, że mi się uda. Ale ja to zrobiłam, ten etap, którego nienawidzę, słuchajcie, przeszłam tak niepostrzeżenie, że chyba się uda. Ale czemu oni mają takie turbo doładowanie? Dobra, ktoś tam wypadł już z planszy, bo chyba jednak troszeczkę za szybko lecieli, a ja mimo to na razie się trzymam. Teraz tylko, żeby nie wpaść tutaj do żadnej z dziur, lecimy dalej. O, prawie wypadłam! Tutaj trzeba mega uważać, tutaj się za chwilę zaczną przeszkody. Dobra, nie, coś mnie tutaj zatrzymało, ale dobra, lecę dalej, udało się. No nie, 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 coś mnie tutaj cofnęło, uderzyłam w śmigło, więc niestety pierwsza nie będę, ale chyba uda mi się dotrzeć do mety, tak. Przechodzę jako trzecia. Mam nadzieję, że jest tu ktoś jeszcze ode mnie. 21 Lorenz chyba, ale właśnie widzę, że odpadł. Ups. Dobra, kto tutaj przeszedł? Radufek? To też chyba osoba ode mnie, także serdecznie pozdrawiam. I bardzo się cieszę, że udało Ci się dołączyć do wspólnego grania. Mamy finał w Bodbasz. Oj, to jest ciężki kawał chleba, słuchajcie. Bodbasz jest bardzo, bardzo trudny. Niemniej jednak mam nadzieję, że komuś z naszej ekipy się tutaj uda. Dobra, ja będę się tutaj starała, słuchajcie, nie przynieść Wam wstydu i naszej kochanej grupie dzisiejszych graczy. Nie przewalajcie mnie tutaj, bo ja się bardzo z tego powodu denerwuję. Dobra, widzę, że dwie osoby już odpadły, a ja się tutaj staram, słuchajcie, dzielnie trzymać, mimo tego, że te wściekłe biedronki mnie tutaj popychają. Ja staram się specjalnie dla Was wytrzymać do samego końca. Także słuchajcie, jeszcze trzy osoby muszę wyeliminować. No nie, ale mnie wywaliło, słuchajcie. Chyba gra się na mnie zemściła, jak powiedziałam, że chcę wyeliminować przeciwników. I niestety się nie udało, bo mnie totalnie wywaliło. Koniec rundy i tym razem wygrywa player D1N2ORDSFI. Nie wiem, czy to ktoś ode mnie, jeśli tak, to gratuluję, jeśli nie, to w sumie też gratuluję. Ale mimo wszystko wolałabym, żeby to był ktoś ode mnie. Kończymy drugi etap naszego wspólnego grania. Ja dalej jestem aktywna i czekam na moją grupę jeszcze przez 20 parę minut. Wy widzicie to w podziale na odcinki. Jutro będzie kolejny, trzeci odcinek z mojego wspólnego grania z widzami. Także serdecznie Was zapraszam, abyście mogli tą całą transmisję z naszego piątkowego grania obejrzeć. Do zobaczenia, pa pa!